Siedzę w cichym pokoju w Millcroft Inn. Spokojnym, niewielkim miejscu ukrytym wśród sosen, około godziny drogi od Toronto. Właśnie minęło południe, jest koniec lipca, a ja słucham desperackich dźwięków walki na śmierć i życie, jaka toczy się kilka metrów dalej. To mała mucha traci resztki energii swojego krótkiego życia daremnie, próbując przebić się przez szybę. Jękliwe skrzydła opowiadają przejmującą historię strategii muchy. Próbuj mocniej. Ale to nie działa. Szalony wysiłek nie daje nadziei na przeżycie. Jak na ironię, walka jest częścią pułapki. To niemożliwe, by mucha starała się na tyle mocno, aby przebić się przez szkło. Niemniej jednak ten mały owad zaryzykował swoje życie, aby osiągnąć cel dzięki surowemu wysiłkowi i determinacji. Ta mucha jest skazana na zagładę. Umrze tam na parapecie. Po drugiej stronie pokoju, 10 kroków dalej, są otwarte drzwi. 10 sekund lotu i to małe stworzenie może dotrzeć do świata zewnętrznego, którego szuka. Ułamkiem wysiłku, który teraz jest marnowany, może uwolnić się od tej zastawionej przez siebie pułapki. Istnieje możliwość przełomu i to byłoby takie łatwe. Dlaczego mucha nie spróbuje innego podejścia? Czegoś zupełnie innego? Jak to się stało, że tak bardzo utknęła w przekonaniu, że ta konkretna droga i zdeterminowany wysiłek oferują największe szanse na sukces? Gdzie jest logika w ciągłym poszukiwaniu przełomu, robiąc więcej tego samego aż do śmierci? Bez wątpienia takie podejście ma dla muchy sens. Niestety jest to pomysł, który zabija. Staranie się bardziej niekoniecznie jest rozwiązaniem pozwalającym osiągnąć więcej. Może nie oferować realnej obietnicy uzyskania tego, czego chcesz od życia. Czasami tak naprawdę jest to duża część problemu. Jeśli nadzieję na przełom pokładasz w staraniu się bardziej niż kiedykolwiek, możesz zabić swoje szanse na sukces.